30 lat temu na fali przemian ustrojowych w naszym kraju reaktywowano samorząd zawodowy lekarzy. Tą ważną rocznicę chcielibyśmy uczcić w sposób wyjątkowy, przedstawiając Państwu sylwetkę naszego patrona, profesora Jana Mikulicza Radeckiego. Film ten dedykuję wszystkim tym, którzy przez te 30 lat budowali naszą Izbę. Zapraszam na projekcję. Zatłoczony plac przy katedrze Notre Dame w Paryżu. W pośpiechu mijają się dorożki, wkrótce zastąpią je automobile. Wynaleziono już telefon, radio i kinematograf. To Belle Époque, schyłek XIX wieku. Ludzie zaczęli się bogacić, żyli dłużej i lepiej niż poprzednio. Damy odważyły się wsiąść na rowery, ale o prawa wyborcze zaczną walczyć dopiero za 20 lat. Rozwijały się kabarety i kino. Filmowy sketch tak przedstawiał pracę ówczesnych chirurgów. Tymczasem we Wrocławiu, gdzie powstawały nowoczesne kliniki uniwersyteckie, pracował już profesor Jan Mikulicz Radecki, twórca nowoczesnej chirurgii. Wybitny uczony i praktyk stał się patronem wielu wrocławskich szpitali i instytucji. Pamiętasz, Włodku, jak ten rynek wyglądał przed 30 laty? Nie było pięknie odnowionych kamienic, nie było tego pięknego bruku, nie było też pręgierza za nami, no i nie było Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. No ogólnie było ponuro, ale coś się zmieniało bez przerwy, także izba powstała w roku 90. No i wtedy zaczęliśmy nawiązywać do pięknych wrocławskich lekarskich tradycji, których mamy tutaj przecież bardzo dużo. Tak, zacząłem myśleć, kto byłby ewentualnie dobrym patronem izby i wymyśliłem postać pana profesora Mikulisza Radeckiego, który łączy wschód Polski z zachodem. W galerii sławnych wrocławian wrocławskiego ratusza nie mogło zabraknąć popiersia profesora Mikulicza, który w szczególny sposób zasłużył się światowej medycynie i swojemu miastu. Nie bardzo wiedzieliśmy, jak on wyglądał, bo mieliśmy tylko jedno małe zdjęcie w encyklopedii. No i kolega się podjął stworzenia takiej właśnie rzeźby. Pierwsza rzeźba, koledzy mówili, że on jest bardziej do mnie podobny niż do siebie, więc chyba nie było tak, jak trzeba. Potem było już coraz lepiej. A kropki nad i stworzyliśmy wtedy, kiedy przyjechał wnuczek Mikulicza Radeckiego. Się okazało, że faktycznie głowa tego wnuczka, który do nas przyjechał, jest podobna do tego, które w końcu stworzył rzeźbiarz. Urodzony w Czerniowcach, Mikulicz podczas swoich wiedeńskich studiów podziwiał wspaniałe dziedzictwo monarchii Habsburgów. A studiował w okresie największego rozkwitu wiedeńskiej szkoły medycznej. Rozpoczął pracę jako asystent w renomowanej klinice profesora Billrotha. A kiedy się ożenił, zgodnie z ówczesnymi zasadami, musiał zrezygnować z asystentury w klinice. Swoją życiową przygodę z Mikuliczem wspomina profesor Bogdan Łazarkiewicz, były rektor Wrocławskiej Akademii Medycznej i szef kliniki chirurgii. Znałem maturę małą, znałem maturę dużą, bo takie wtedy były. Ale nikt mi o Mikuliczu nic nie mówił i nie interesowało mnie to. W każdym razie nic nie wiedziałem. Profesor Bross na pierwszym wykładzie i na pierwszych kilku wykładach, a czasami powtarzał to po jakimś czasie do studentów, bardzo dużo mówił o Mikuliczu. Mówił o Lwowie, bo on ze Lwowa przyjął, i mówił o Mikuliczu. I to były te pierwsze moje wiadomości o tym człowieku, który co do którego dyskusje były Polak czy Niemiec, czy Polako-Niemiec, ale wniósł nowoczesność do chirurgii. Z Wiednia profesor Mikulicz przeniósł się do Krakowa. Tam nie został przyjęty z otwartymi ramionami. Profesor odpierał ataki.
Zarzucono mi, że nie znam języka polskiego, który jest przecież tak samo mową ojczystą dla mnie, jak i dla każdego z panów, mówił w Krakowie. Mimo trudności, Mikulicz unowocześnił klinikę chirurgiczną Jagiellonki i pobudził ruch naukowy. W 1887 roku Mikulicz przyjął ofertę katedry w Królewcu i opuścił Kraków. Królewiec w Prusach był wtedy trzykrotnie większym miastem niż Kraków i na pewno otwierał przed Mikuliczem szersze możliwości. A dla profesora ważny był rozwój, kolejne wyzwania. Gdy w 1890 roku dostał powołanie do kliniki we Wrocławiu, przyjął je bez wahania. W tej sali wykładowej w czasie swojego pobytu we Wrocławiu wykładał Mikulicz studentom. Wykłady prowadził w sposób nietypowy. Uważał, że studentów nie można nauczyć chirurgii na wykładach, w związku z tym operacje, które im pokazywał, były te najprostsze, ale jednocześnie na każdym wykładzie demonstrował 4 lub 5 pacjentów, omawiał przypadki, omawiał diagnozę, omawiał sposób postępowania. I w ten sposób starał ich się uczyć chirurgii praktycznej. Wymagając od innych punktualności, sam był wyjątkowo niepunktualny. Nie spóźniał się tylko na radę wydziału i na pociąg, na który przyjeżdżał dorożką galopem w ostatniej chwili. Stąd częste mandaty płacone wrocławskiej policji. Feudalny sposób traktowania przez Mikulicza swoich asystentów nie był w owych czasach czymś niezwykłym. Wszyscy szefowie ich tak traktowali. Mikulicz jeszcze w Wiedniu musiał odejść z kliniki, kiedy się ożenił, bo szef, nie tylko jego, każdy uważał, że asystent pracujący na chirurgii może poświęcać się tylko chirurgii, a żona mu w tym przeszkadza. W związku z czym Mikulicz odszedł do polikliniki, wynalazł wtedy ezofagoskop. Cały czas był twórczy, a we Wrocławiu te jego wszystkie, z naszego dzisiejszego punktu widzenia, dziwactwa były w owych czasach czymś zupełnie normalnym i ten, kto to wytrzymał, na ogół robił potem błyskotliwą karierę i swoje wyniesione z macierzystej kliniki wzorce powielał dalej. Trochę z tego zostało też do naszych czasów. Aż na daleki wschód sięgała sława profesora Mikulicza z Wrocławia. Japonię modernizowano. Na zachodzie Japończycy szukali wiedzy i doświadczenia. O osiągnięciach Jana Mikulicza Radeckiego dowiedział się Hiyari Miyake, który został jednym z ulubionych uczniów Mikulicza. Profesor Łazarkiewicz wspomina spotkanie z profesorem Yoshiki Hiki podczas Kongresu Chirurgów w Monachium. Kiedy przedstawiano nas na tym wielkim zebraniu, nasze życiorysy, żona tego Japończyka usłyszała, że Łazarkiewicz jest z Wrocławia. Od razu huknęła mnie z boku, bo siedzieliśmy obok siebie. Mówi pan, czy jest tam klinika Mikulicza? Ja mówię, co on to tak nagle zainteresowało? Bo mój dziadek tam pracował u Mikulicza. Kontakty wybitnych chirurgów z Japonii i Wrocławia wzbogacają naukę obu krajów. Profesor Masaki Kitajima otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Współpracę naukową rozwija profesor Wojciech Kielan, kierownik kliniki chirurgii w szpitalu imienia Jana Mikulicza Radeckiego. To, co Państwu pokażę za chwilkę, znajduje się tylko w 2 krajach w Europie, w Niemczech i w Polsce. I trzecia taka rzecz znajduje się w Japonii. Jest to maska pośmiertna Mikulicza, która została przywieziona do Wrocławia, podarowana profesorowi Bogdanowi Łazarkiewiczowi przez rodzinę pana profesora Hiyari Miyake. Ten miecz, samurajski miecz, przypomina mi Japonię i przypomina mi ciągle naszą współpracę chirurgiczną i naukową z chirurgami japońskimi, której podwaliny włożył wielkie pan profesor Jan Mikulicz Radecki.
Ślady profesora Mikulicza prowadzą do stóp środkowych studentów nad Pełcznicę, na skraj Księżańskiego Parku Krajobrazowego. Tutaj do Świebodzic przyjeżdżał Mikulicz stosunkowo często. Dlaczego? Będąc kuracjuszem 5 lat po swoim pobycie we Wrocławiu, w Szczawnie, znalazł w okolicy Świebodzic, w Pełcznicy, willę, którą zakupił i którą traktował jako dom wypoczynkowy, do którego we wszystkie prawie weekendy wraz z rodziną przyjeżdżał. A rodzinę miał liczną. Stąd tutaj wiodła też do Świebodzic ostatnia droga Mikulicza. Kiedy umarł w roku 1905, trumna z jego zwłokami przejechała lawetą przez Wrocław. Towarzyszyły jej ponoć tłumy, mimo brzydkiej pogody. I potem z dworca świebodzkiego tutaj do Świebodzic na lawedzie przyjechał, aby być na cmentarzu w Świebodzicach pochowany, gdzie zresztą leży wraz z rodziną do chwili obecnej. Cztery lata po śmierci Mikulicza przed kliniką, w której pracował, odsłonięto tablicę jemu poświęconą. Skronie wieńcem laurowym wieńczy mu bogini zdrowia Higieia, przygląda się łaskawym wzrokiem bogini mądrości Atena. Jest to jedyny pomnik, który przetrwał do naszych czasów z przedwojennego Wrocławia i przypomina nam o naszym wielkim rodaku, profesorze Mikuliczu Radeckim. Największym sukcesem profesora Mikulicza Radeckiego było pierwsze na świecie otwarcie klatki piersiowej w zbudowanej w jego klinice komorze podciśnieniowej. Profesor był również pomysłodawcą nowych technik medycznych i narzędzi chirurgicznych oraz jednym z pionierów antyseptyki i aseptyki. W roku 1996 ówczesna Rada Lekarska postanowiła, że najwyższy czas nadszedł, ażeby honorować najbardziej zasłużonych działaczy jakąś nagrodą. Długo szukano kandydata do tego honoru, rozpatrywano różne nazwiska, no w rezultacie profesor Jan Mikulicz Radecki wygrał tę rywalizację. Od tej pory raz w roku, przynajmniej raz w roku, koła terenowe, komisje Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, członkowie kapituły przedstawiają kandydatów do wyróżnienia tym ważnym odznaczeniem i kapituła najpierw opiniuje te kandydatury, następnie Dolnośląska Rada Lekarska podejmuje decyzję o tym, komu ten medal jest przyznawany.